că nu știu, nu i-a vezi bani, tu uite și vezi băiatul de vreo greșeli. Până mai fa, vin dobră, mam o rumie, ușiem na oi, zato și pańska na 13. Ședinție konkursu do Dnia bez barier. Konkurs ma na dwa zadanie przełamywać wszelkie bariery w życiu funkcjonowania osobistych spraw w naszym mieście. Jest trzech kategoriach społecznej, komunikacyjnej, architektonicznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym konkursie. Osoby mogą się same zgłaszać, można zgłaszać, nominować różne ciekawe projekty lub pewne dokonania, które w Państwa środowisku zasługują na takie miano, czyli takie, które ułatwiają funkcjonowanie i życie osób niepełnosprawnych, które włączają osoby niepełnosprawne normalnego funkcjonowania. Wniosek jest bardzo nieformalny, wystarczy opis tego projektu, na czym on polega, należy go złożyć do 20 lutego w referacie do spraw osób niepełnosprawnych. Tak szybko w tym roku, ponieważ gala konkursu, która powie nam o laureatach, o rozstrzygnięciu tego konkursu mamy 24 kwietnia. W związku z tym wnioski należy składać w terminie do 20 lutego. Nagrodą w konkursie są przepiękne obrazy Krzysztofa Kosowskiego, artysty, który maluje ustami lub nogami. Jego obrazy są już w wielu galeriach światowych, galeriach sztuki, jak i również medal prezydenta miasta Gdyni, bardzo, bardzo interesujący, który ma ten emblemat słoneczka i takiej osoby tutaj na blasku. No ja Państwa serdecznie tutaj namawiam, żebyście zachęcali czytelników, słuchaczy do udziału w tym konkursie, bo jest to duże przeżycie, taka satysfakcja też, że cząstkę się włożyło do takich dokonań gdyńskich. Cóż jeszcze? Ilu było laureatów tutaj? Laureatów było bardzo dużo, to trudno mi liczyć. Powiem może o tych ostatnich, bo są bardzo interesujące, ponieważ ja tu materiał dla Państwa mam wszystkich laureatów, jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć, to serdecznie zapraszam. W zeszłym roku medal dostała redakcja magazynu Wysokie Obcasy, ponieważ od lat porusza taką trudną tematykę niepełnosprawności, robi to w niesamowitej formie, bo nie robi to takiej formie pochylania się lub traktowania osoby niepełnosprawnej jako kogoś nadzwyczajnego, a właśnie pokazuje taką normalność, coś takiego, że pokazuje takie sytuacje, że osoby niepełnosprawne mogą i funkcjonują normalnie w naszym społeczeństwie i pokazują tą normalność i dlatego zakreowanie takiego pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej i edukację, włamanie takich stereotypów w naszym postrzeganiu osoby niepełnosprawnej, redakcja magazynu otrzymała medal. Również medal otrzymała Fundacja Gdyński Most Nadziei za program Akademii Walki z Rakiem oraz kampanię informacyjną, informacyjno-edukacyjną Odważni Wygrywają. Państwo pewnie widzieli młodych chłopców, koszykarzy, którzy na plakatach namawiali mężczyzn do badania się, do profilaktyki. To jest taki trudny temat, ponieważ to temat wstydliwy, bardzo dużo tematów jest tematem tabu, a Most Nadziei między innymi przełamał to takie pozamykanie się. I personalnie otrzymała pani Elżbieta Górska za długoletnie i konsekwentne przełamywanie stereotypów myślenia o osobach niesłyszących i głuchoniemych i otwierania tych obu światów na siebie, takiego wspólnego współistnienia. Panią Elżbietę Górską na co dzień możemy spotkać u nas w Komitecie Obsługi Osoby Niepełnosprawnej, która pomaga w funkcjonowaniu osobom z problemami słuchu w różnych sprawach życiowych. No cóż, ja serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, bo chcemy zawsze co roku mieć dylemat, komu przyznać medal prezydenta miasta Gdyni. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dodatkowo w przyszłym tygodniu zapraszam Cię do domu, tak? Tak. Dziękujemy bardzo. A teraz temat, który tutaj zwiastuje ta prezentacja. Pani Asia Dąbrowska i pani... Tak?